Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Trwa majówka. Zapewne wielu z Was przebywa gdzieś w ciekawych, fajnych, pięknych miejscach naszego kraju czy w Europie. Ja postanowiłem przygotować nagranie wideo. Czy słowa z kochaleta 1.7 napisał żydowski król Salomon, czy ktoś inny? Najpierw zacytuję te słowa z Kocheleta albo z Kaznodziei, bo ta księga jest nazywana też Księgą Kaznodziei. Pierwszy rozdział, werset siódmy. Z Biblii Warszawskiej przeczytam, można śledzić. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Wszystkie rzeki płyną ku morzu. Albo do morza, jak to oddają inne przekłady biblijne. No właśnie. Zacytuję te słowa z przekładu Nowego Świata. To jest Biblia, którą posługują się świadkowie Jehowy. Wszystkie strumienie wpływają do morza, a jednak morze się nie przepełnia. Skąd wypływają, tam powracają, żeby znowu wypłynąć. W tym przekładzie jest napisane tak: wszystkie strumienie wpadają do morza. Tu nie jest napisane wszystkie rzeki, tylko wszystkie strumienie. Pamiętam, że w tej Biblii, Biblii Nowego Świata, która została wydana w 1997 roku, było napisane, że wszystkie potoki zimowe płyną do morza. Tak, wszystkie potoki zimowe. Ja może przeczytam w całości ten werset z przekładu Nowego Świata, Kaznodziei 1.7, albo Kocheleta. Wszystkie potoki zimowe płyną do morza, a jednak morze nie jest pełne. Skąd płyną potoki zimowe, w to miejsce wracają, aby stamtąd wypływać. I właśnie w 1997 roku. Kiedy dostaliśmy przekład Nowego Świata, no bo wtedy jeszcze byłem świadkiem. Zainteresowało mnie, dlaczego w przekładzie Nowego Świata było napisane o wszystkich potokach zimowych płynących do morza. I zaciekawił mnie również taki zapis, że w tym samym przekładzie, wydanym zdaje się w 2018 roku, jest napisane o wszystkich strumieniach płynących do morza, a nie o wszystkich rzekach. Czyli wszystkie strumienie, a wcześniej potoki zimowe. Czy ten zapis z Kochaleta 1.7 o wszystkich rzekach płynących do morza, bo w wielu przekładach pisze jednak o wszystkich rzekach, pasuje do topografii i geografii ziemi, która według Biblii jest nazywana ziemią Kanan lub ziemią izraelską? No, przyjrzałem się temu. No wiem, że Jordan, rzeka Jordan, najdłuższa w Izraelu, wpada do Morza Martwego, ale właściwie to jest jezioro. Ono jest około 400 metrów poniżej poziomu morza. No nazywane morzem, ale właściwie to jest najbardziej zasolone jezioro świata i najbardziej depresyjne jezioro. No, bo jak mówiłem, 400 metrów poniżej poziomu morza. Czyli Jordan nie wpada do żadnego geograficznego morza. Nie wpada choćby na przykład do Morza Śródziemnego ani do Morza Czerwonego. Inna rzeka Jabłok, dopływ Jordanu, więc też nie wpadał do żadnego morza. Jest w Izraelu rzeka Aleksander. Ona wpada do Morza Śródziemnego. No ale właśnie. Jednak tylko niektóre rzeki w Izraelu wpadają do Morza Śródziemnego, a przynajmniej dwie z nich nie wpadają do żadnego morza. Więc ten opis nie pasuje do Izraela. Czyby to były na przykład wszystkie rzeki płyną do morza. Nie pasuje to do topografii Izraela. A czy zapis przekładu Nowego Świata? O wszystkich strumieniach wpadających do morza, pasowałby do ziemi, która nazywana jest Ziemią Izraelską albo Kanaan? W Izraelu zapewne były i w dalszym ciągu są strumienie, które nie wpadają do Morza Śródziemnego. Tak, niektóre wpadają, ale nie wszystkie. Bo niektóre z nich wpadają do Jordanu, do Jeziora Martwego. Jednym z takich strumieni czy potoków był biblijny Kidron. Jest taki zapis, kiedy król żydowski Dawid uciekał pieszo przez dolinę Kidron przed zbuntowanym swoim synem Absalomem. I właśnie tam jest wspomniane o tym potoku Kidron. Druga Samuela, 15 rozdział, wersety 14, 23 i 30. Są jeszcze inne wersety gdzie jest zmianka o tym potoku Kidron. No, ten potok lub strumień wpadał do jeziora martwego albo do morza martwego, no ale do jeziora, nie do geograficznego morza. Więc opis, że wszystkie strumienie wpadają do morza czy płyną do morza, no, nie pasuje do topografii Izraela. A czy ten zapis o wszystkich strumieniach, czy o wszystkich rzekach świata pasuje do całej Ziemi? Czy inaczej mówiąc, czy obejmuje on wszystkie rzeki oraz wszystkie strumienie całego świata? Wiele rzek tak wpada do różnych mórz i oceanów. Na przykład Wisła wpada do Morza Bałtyckiego, Nil do Morza Śródziemnego, Amazonka. Do oceanu. No, ale są rzeki, które nie wpadają do żadnego morza i oceanu. I jest sporo polskich rzek, które nie wpadają do żadnego morza. Takie rzeki jak Warta, Buk, San, Wisłoka, Wisłok, Pilica i wiele, wiele innych. No i w Europie, czy w innych częściach świata. Wiele rzek nie wpada do żadnego morza. Cisa wpada do Dunaju, a to duża rzeka. No ale ktoś powie, że pośrednio, że pośrednio wody tych wymienionych rzek, no, płyną do morza. No, pośrednio tak, no, płyną do jakiegoś tam morza czy oceanu. No, ale zapis. Biblijny z Kocheleta jest taki, że wszystkie rzeki płyną do morza. Tam nie ma napisane pośrednio, tylko płyną, wpadają. No dobra, ktoś postawi jednak na swoim, że jednak pośrednio, że tutaj Kochelet miał na myśli i bezpośrednio, i pośrednio. Ale wiem, że są pewne rzeki, które nawet pośrednio nie płyną do żadnego morza. Znaczy, wody tych rzek yy, nie płyną do żadnego morza i prędzej czy później się tam nie znajdą. Nie znajdą się w jakimkolwiek morzu czy oceanie. Sprawdziłem. Yy, Bajkał. Do tego bardzo wielkiego jeziora na terenie Rosji wpada ponad 300 rzek. Więc one nie wpadają. Znaczy wody tych rzek nie wpadają do jakiegokolwiek morza ani bezpośrednio, ani pośrednio. No bo gdzie lądują? W Bajkale. Więc te rzeki nie wędrują do morza, nie płyną do morza ani bezpośrednio, ani pośrednio. Sporo rzek wpada do morza, a poprawnie mówiąc do jeziora Kaspijskiego, które geograficznie nie jest morzem, tylko jeziorem, jeszcze depresyjnym. Tam co chyba 28 metrów poniżej poziomu morza. To jest największe jezioro świata. I dodatkowo jeszcze słone. I wiem, że do tego jeziora Kaspijskiego wpadają takie rzeki jak Wołga i Ural. No, Wołga, największa rzeka Europy. Więc te rzeki bezpośrednio czy nawet pośrednio nie wpadają, nie płyną. Ku jakiemukolwiek morzu. Nie wpadają do morza, bo lądują w jeziorze kaspijskim. Więc ten zapis o wszystkich strumieniach, czy o wszystkich rzekach świata, no, nie pasuje do całej ziemi i nie może obejmować wszystkich rzek, wszystkich strumieni, czy wszystkich potoków całego świata. A może ten zapis Kocheleta 1.7 pasuje do topografii Półwyspu Arabskiego. Tutaj może pokażę. Mam Atlas. Tutaj widać północną część Półwyspu Arabskiego Bliski Wschód. I tutaj jest na przykład Arabia Saudyjska. Przewrócę kartkę. Cały półwysep arabski. Arabia Saudyjska, a poniżej mniejsze kraje na tym półwyspie: Jemen, Jemen Demokratyczny, Oman, tam są jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn czy Kuwait. Potężny półwysep, jest to największy na świecie. Yy, największy z półwyspów. I ja tutaj przeczytam tak króciutko, bo coś mnie zaciekawiło, jeśli chodzi o ten półwysep arabski. Od Afryki oddzielony jest ryftem Morza Czerwonego. Blisko 95% jego obszaru to piaszczyste i kamieniste pustynie i półpustynie. I teraz ciekawe zdanie. Brak stałych rzek. Występują natomiast rzeki epizodyczne. Oraz rozgałęzienia rzek okresowych. I to mnie zaciekawiło. Rzeki okresowe, czy inaczej strumienie, potoki, w przekładzie Nowego Świata z 1997 roku, tam użyto określenia potoki zimowe. Ale chyba nie na darmo, w tym nowszym przekładzie Nowego Świata, jest taki zwrot, taki zapis, wszystkie strumienie, Płyną do morza. Płyną do morza. I tak, tu jest mowa o jednym morzu. Liczba pojedyncza. Właśnie o tych rzekach. O wszystkich rzekach, o wszystkich strumieniach. Pisze, że wpadają do jednego morza. Nie do mórz. To też, właśnie, tak mi się przypomniało, to jest taki argument, że te wszystkie rzeki nie może dotyczyć też całego świata, całej Ziemi, znaczy wszystkich rzek całej Ziemi, no bo one wpadają do wielu mórz i oceanów. A tu jest napisane, że do jednego morza. I teraz weźmy pod uwagę ten półwysep arabski. Y te rzeki okresowe, to one by wpadały do Morza Czerwonego, ewentualnie do Zatoki Adeńskiej i być może jeszcze do Zatoki Akaba, no ale to są Zatoki Morza Czerwonego. To jest właściwie jeden akwen, jedno morze. I te rzeki okresowe mogły też, mogą wpadać też do Zatoki Perskiej. No, ale trzeba przyjąć, że to jest jeden akwen. No, on ma tam różne nazwy. Może czerwone, no, ale tam jeszcze mamy te, właśnie, zatoka Akaba, Adeńska, Perska. Ale szczególnie w dawnych czasach, dawniej, ten, te akweny, one miały jakby jedną nazwę. I te wszystkie strumienie wpadały do jednego morza. Do Morza Czerwonego. I ten opis, że wszystkie strumienie wpadają do jednego morza, pasuje mi do tych rzek okresowych, albo inaczej strumieni, strumieni okresowych, które są na Półwyspie Arabskim. I tak coś czuję, że przynajmniej pierwszy rozdział Księgi Koheleta napisał jakiś Arab. Albo człowiek utożsamiający się z krajami, które są na Półwyspie Arabskim, które obecnie są na Półwyspie Arabskim. Ten umówiony przeze mnie werset z Kochaleta 1.7 o wszystkich rzekach, czy raczej o wszystkich strumieniach wpadających do jednego morza, przemawia za tym, że księgę Kochaleta, albo kaznodziei, nie napisał żydowski król Salomon. Tak jak wspomniałem. Przynajmniej ten pierwszy rozdział księgi Kochaleta mógł napisać jakiś Arab albo mężczyzna, będący Arabem, który dobrze znał topografię Półwyspu Arabskiego. Mógł tam nie mieszkać, ale bardzo dobrze znał topografię tego Półwyspu. A co przemawia za tym, że tej księgi nie napisał wymyślony według mnie żydowski król Salomon. No i też inni ludzie też są przekonani, że król Salomon to wymyślony żydowski król. Kohelet znaczy zgromadzający. A czy opisany w Biblii bardzo, ale to bardzo bogaty król żydowski Salomon, wręcz Krezus. Miałby czas zgromadzać przysłowia, powiedzenia czy jakąkolwiek praktyczną wiedzę dla innych ludzi? Ten według mnie wymyślony król Izraela, jeżeli już gromadził, to zgromadzał on bardzo ogromny majątek i mnóstwo kobiet. W I Królewskiej, 10 rozdział, wersety 14-15, tam jest taki zapis dotyczący ogromnego bogactwa wymyślonego króla Salomona. Że co roku podczas jego królowania. Napływało do skarbca Salomona aż 666 talentów złota. No tutaj przy okazji wychodzi liczba podprogowa 666. Użyta w Biblii co najmniej trzy razy: dwa razy w Starym Testamencie i raz w Nowym Testamencie. W Nowym Zapisie to Księga Objawienia, trzynasty rozdział. Zresztą jest też osobne nagranie na kanale, Cała Prawda o tych cyfrach czy liczbach podprogowych. Tutaj, jeszcze biorąc pod uwagę te bogactwo Salomona, no nie licząc innych dochodów od wędrownych handlarzy, od kupców oraz od wszystkich królów arabskich, biblijny jeden talent to równowartość mniej więcej 33 kg. No, tam inne dane podawały, że około 34 kg. Więc 666 talentów złota to prawie 22 tony tego kruszcu. I tyle według Biblii dostawał Salomon złota każdego roku przez 40 lat swojego królowania. A w ciągu 40 lat swojego panowania wymyślony król Izraela Salomon otrzymywałby około 880 ton złota. No to prawie 900 ton. I gdzie ktoś taki bardzo bogaty, zgromadzający między m.in. złoto, miałby jeszcze czas, żeby napisać księgę Kocheleta, czy kaznodziei, i znaczną część księgi przysłów, nazywaną też przypowieści? Bo przecież bibliści przypisują Salomonowi napisanie około lub ponad 25 rozdziałów tej księgi. Moim zdaniem, ten wymyślony król Izraela nie napisałby ani księgi Kochaleta, ani księgi Przysłów, nazywaną też księgą Przypowieści. A tak przy okazji, zwróciłem uwagę na jeszcze jeden szczegół. Jeżeli Salomon byłby królem w Izraelu, w mieście Jeruzalem, to dlaczego jest tutaj napisane, że otrzymywał on bogactwa jedynie od królów arabskich? A dlaczego nie ma zapisu, że Salomon otrzymywał daniny? oraz różne inne bogactwa od królów Edomu, Moabu czy od Amonitów. A przecież te kraje były bardzo blisko biblijnego Izraela. No, ktoś powie, że jak panował żydowski król Salomon, to w tych trzech wyżej wymienionych krajach nie było już królów. No ja to rozumiem, że tak mogło być. Ale dlaczego są wymienieni w pierwszej królewskiej 10.15 królowie arabscy, skoro według zapisu pierwszej Królewskiej król Salomon nad nimi panował. Może był ktoś na świecie mniej więcej tak bogaty jak Salomon, a może w połowie był tak bogatym królem jak ten wymyślony król żydowski, ale w innej części Azji, ale na pewno nie w Izraelu i nie w Jerozalem. Ten opis o tak bajecznie bogatym królu żydowskim Salomonie i to w Izraelu, w Jeruzalem. śmierdzi na odległość wielkim kłamstwem. Z kolei w I Księdze Królewskiej, w XI rozdziale, w wersocie trzecim jest taki oto zapis, że ten wymyślony król Izraela miał 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, czyli razem miał 1000 kobiet. On według tego zapisu biblijnego miał harem kobiet, Ciekawe, że w Biblii Tysiąclecia w przypisie jest taka informacja, że ta liczba kobiet króla Salomona jest wyolbrzymiona. No i gdzie ktoś taki jak Salomon, zgromadzający kobiety, miałby jeszcze czas, żeby napisać Księgę Kochaleta oraz Księgę Przysłów? To niemożliwe i to kolejne kłamstwo z tak, tak zwanej Świętej Księdze. Ktoś powie, że w księdze Kocheleta czy Kaznodziei, pierwszy rozdział, wersety pierwsze, dwunasty, są napisane takie słowa, że treść księgi Kocheleta, Kaznodziei pochodzi od syna Dawida, króla w Jeruzalemie, oraz ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jerozalemie. Tak, tak, tylko tam słowa można dopisać. Kto był pisarzem, kto był królem, gdzie był tym królem? O, równie dobrze można by tam napisać, że yy, królem był Lenin, Stalin, Hitler. No i co, damy wiarę! Albo jakiekolwiek tam imię czy nazwisko można by wpisać, czy jak, jakiekolwiek tam, że był królem jakiegokolwiek miasta, państwa, no przecież nie damy wiary. Także tu nastąpił przekręt. Z tym, że to napisał Salomon, syn Dawida, który był królem w Jerozolimie. Ciekawe jest również to, że w tej księdze, kochaleta, nie ma żadnej zmianki o świątyni w Jerozolimie, ani o kapłanach, lewitach, czy też brak zmianek o ofiarach całopalnych ze zwierząt. To nie potwierdza, żeby król Salomon napisał tę księgę. Są jeszcze inne wersety, które nie potwierdzają, żeby księgę kochaleta napisał jakikolwiek pisarz żydowski, a już na pewno niewymyślony król Salomon. O tym królu Salomonie oraz o jego ojcu, też królu Dawidzie, są co najmniej dwa nagrania na kanale Cała Prawda. W wolnych chwilach, w wolnym czasie. Zachęcam do wysłuchania tych nagrań, szczególnie te osoby, które jeszcze nie miały okazji słyszeć, słyszeć nagrań o Salomonie oraz o Dawidzie. Księdze kochaleta zapewne są pewne sprzeczności, nieścisłości czy też kłamstwa, ale słowa z tej księgi, pierwszy rozdział, werset siódmy, o wszystkich strumieniach płynących do jednego morza, według mnie zasługują na uwagę, bo one pasują do topografii Półwyspu Arabskiego, gdzie nie ma stałych rzek a są jedynie rzeki okresowe, no, czyli strumienie. Może jeszcze w tym roku przygotowałbym nagranie wideo o innych ciekawych wersetach z księgi Koheleta, nazywanej Księgą Kaznodziei. Jak spodobało się Tobie to nagranie o księdze Koheleta 1.7, to zachęcam do dania łapki w górę. Mile widziane są też takie rozsądne komentarze Nawiązujące na przykład do księgi Kochaleta, czy też do księgi Przysłów. Pozdrawiam każdego z Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Do usłyszenia!